Cześć, dzień dobry. Marcin Radomski, a ze mną Mateusz Kowalczyk, producent filmu Welcome to Mamoko. Witaj serdecznie. Dzień dobry, cześć. Spotykamy się, aby opowiedzieć o twoim projekcie, który teraz przygotowujesz. Jest to film skierowany do młodej widowni, dlatego na początek chciałem cię zapytać, dlaczego warto tworzyć kino dla dzieci? Oj, kino dla dzieci to jest, jakby, ja to, na to patrzę z dwóch perspektyw. Pierwsza ta producencka, czyli tego pewnego rodzaju frajda, jaką sprawia ta praca na co dzień, to znaczy wymyślanie, tworzenie, produkowanie, realizowanie projektów, które jakby mają te właśnie materie, tak, opowiadają historie, które trafiają do najmłodszych, do dzieciaków, które dopiero wiesz, chłoną te opowieści, uczą się też bazując na tym, co im opowiadamy. Jakiś taki wpływ pomieszany z wpływ na dzieciaki z frajdą, jaką sobie sami dajemy, pracując nad tymi projektami i tym, co możemy też dać, co możemy dać młodemu widzowi. Chyba to jest to, co przyciąga do tej branży. Tak, o tym myślę. I też taki jest Mamoko. To jest serial animowany, obecnie formatowany na 52 odcinki, czyli taki duży serial dla dzieciaków w najmłodszej grupie docelowej, takiej 3-4-latków. I to jest adaptacja książki bestselleru, zresztą hitu wydawniczego z Oli i Daniela Mizielińskich. Książki, która sama w sobie jest tak zwanym picture bookiem, wyszukiwanką, która trafia, już angażuje dzieci w wieku niemal 2 lat, 3 lat, czyli na takim bardzo, bardzo wczesnym etapie. Angażuje, to znaczy uczy kreatywnego myślenia, angażuje rodzica do tego wspólnego oglądania, ćwiczy pamięć. Jakby te elementy, które tutaj podkreślam, też są widoczne, znaczy chcemy, żeby były widoczne w naszym serialu, nad którym obecnie pracujemy. Opowiedz trochę więcej o samej historii Welcome to Mamoko. Tak, Welcome to Mamoko albo Miasteczko Mamoko, jak mówiąc po polsku, to serial, czy pytasz o fabułę, czy pytasz o to, jak to powstało? Może to o jak... fabułę na razie. Fabularnie jest to opowieść o małej społeczności, lokalnej społeczności, stworkach, zwierzakach żyjących w Miasteczku Mamoko. Ja mam tutaj, patrzę na bok, bo mam tutaj książkę właśnie. Trochę łatwiej jest może pokazać, jakby, od czego wyszliśmy. To jest taka wyszukiwanka, która na każdej stronie książeczki pokazuje mieszkańców miasta, miasteczka, którzy przeżywają bardzo różne przygody, ale dość typowe dla życia w mieście, może tak to ujmę, tylko że okraszone takim abstrakcyjnym humorem, gdzie jakby każda przygoda jest trochę wyjęta z kontekstu tego miasteczka. I mamy takiego bohatera zbiorowego, właśnie mieszkańców miasta, który każdy z mieszkańców ma trochę inną charakterystykę, trochę inny sposób myślenia i jakby cel swój w swoim życiu małomiasteczkowym. I opowiadamy o trochę każdym z nich. 52 historie, które opowiadamy, są prowadzone narracyjnie przez burmistrza, który jakby wprowadza nas jak narrator do historii i tam oddajemy głos już każdemu kolejnemu bohaterowi, mieszkańcowi miasteczka. A jak to się stało, że zainteresowałeś się tą książką i historią? To jest trochę dłuższa historia. To już od kilku lat pracujemy nad adaptacją tej książki. Myślę, że tak 2016 to się zaczęło, już tak na dobre, więc już parę lat za nami. Znaliśmy Miasteczko Mamoko jako hit wydawniczy. Wiedzieliśmy, że jest to świetny materiał na adaptację, że jest to w sumie zgodnie z wydawniczymi takimi statystykami, no, to jest jedna z najpopularniejszych polskich książek dla dzieci na świecie. Druga po mapach tego samego autorstwa, czyli Oli i Daniela Mizielińskich, więc zainteresowanie było, no, co to dużo mówić, producenckie. Z drugiej strony ciekawa stylistyka, taka abstrakcyjna, łamiąca kompozycję, jakby zachęcająca dzieciaki do tego, żeby jakby same kontynuowały jakby zabawę w Mamoko. I no, gdzieś te elementy zaświeciły nam z tyłu głowy, gdy zaczęliśmy nad tym pracować.
Czyli raz, że popularność, dwa stylistyka i trzy chyba też to taki fakt, że sami jesteśmy z małych miejscowości, z lokalnych miasteczek i taki urok tego, tej lokalnej społeczności gdzieś nas tutaj złapał za serce. A powiedz, kto jest zaangażowany w tworzenie tego projektu? Tak, na tym etapie trzy scenarzystki, z czego pierwsza to Gosia Giec i jakby to jest główna autorka, headwriterka projektu, Mateusz Kowalczyk, czyli ja jako producent, Piotr Krużycki, reżyser, planowany reżyser większości odcinków i całej serii. Razem z nimi pracowaliśmy nad pilotażowym odcinkiem, który też mamy gotowy. No i tak, ale na pewno przy takim formacie, w jakim obecnie pracujemy, czyli przy 52 odcinkach, jakby ta lista twórców się z pewnością powiększy, więc jest to wielki, duży serial, jeżeli chodzi o aspekty produkcyjne i myślę, że to przynajmniej jeszcze 4-5 osób dołączy do tego zespołu scenariuszowego i reżyserskiego. A co cię najbardziej zainteresowało w scenariuszu? Wiesz co, taka umiejętność, chyba Gosia Giec to dobrze potrafi, taką umiejętność złapania abstrakcyjnego poczucia humoru, które trochę jest bazujące na takim poczuciu humoru, jakie mają dzieciaki. To znaczy bardzo oparte na wyobraźni, trochę takim przekorze, wymyślaniu historyjek trochę jakby w kontrze do tego, co w tobie wpadłoby na myśl, tak bardziej narracyjnie, klasycznie. I to fajnie koresponduje z książeczką, która sama w sobie jest, mimo że nie ma słów, jest bardzo zabawna. Jakby czytając ją, oglądając ją, musisz jakby wymyślić sobie historię tych postaci i no, Gosia Giec świetnie to robi. A powiedz mi trochę o gatunku i tym formacie, jak to będzie wyglądało. Mówisz 52 odcinki, więc rzeczywiście to jest duża produkcja. Tak, 52 odcinki, ale krótkich. To jest 5-6 minut na odcinek. To są taki klasyczny format dla przedszkolaków. Jeżeli chodzi o gatunek, trochę się tak już na to mówi, że to jest taki preschool. Preschool niemalże staje się gatunkiem, czyli format, czyli grupa docelowa, do której mówimy. Jakbym miał to doprecyzowywać, no to jest to komedia, ta komedia familijna, wykorzystująca wszystkie takie schematy edukacyjne, twisty edukacyjne, zagadki na końcu odcinka, czyli wszystkie takie elementy, które są charakterystyczne dla produkcji, dla takiego młodego widza, dla maluszków 3-4-letnich. A powiedz mi, czego oczekujecie od Kids Kino Industry Forum i kogo szukacie? Producentów, dystrybutorów? Wiesz co, my jesteśmy na takim etapie już późnego developmentu, to znaczy mamy za sobą napisane scenariusze, łącznie 52 historie są przygotowane do zamienienia ich w taki pełen scenariusz. Mamy też już partnerów zarówno merchandisingowych, jak i takich koproducentów, którzy wykładają sporą część finansowania. Więc myślę, że na Kino Kids Industry szukamy koproducenta, który zamknąłby z nami budżet. Tam nam brakuje jeszcze 30-35%. Szukamy partnerów wykonawczych, czyli osób, które chciałyby z nami ten projekt realizować. No i jesteśmy w takiej rekrutacji agenta sprzedaży, międzynarodowego agenta sprzedaży, więc to jest dość kluczowe dla nas. Rozumiem, że masz zamiar przyjechać na Kids Kino Industry. Jak najbardziej. Dobrze, czyli zobaczymy się na żywo i cieszę się, że mieliśmy okazję dziś krótko porozmawiać i do zobaczenia. Dziękuję ci serdecznie. Do zobaczenia, bardzo dziękuję.